Dziś o trzech z licznej gromady wnuków Bolesława Krzywoustego, którego ustawa sukcesyjna zwana testamentem zapoczątkowała w 1138 roku okres rozbicia dzielnicowego państwa piastowskiego. Bohaterami audycji będą książę wielkopolski Władysław Laskonogi, syn Mieszka III Starego i dwaj synowie Kazimierza II Sprawiedliwego, książę zwierzchni Polski Leszek Biały i młodszy od niego Konrad Mazowiecki. To czas bratobójczych walk, rodzinnych kłótni i konfliktów o władzę, czego symbolem jest zbrodnia gąsawska, nazywana także krwawą łaźnią w Gąsawie. W końcu listopada 1227 roku w Gąsawie w Wielkopolsce podczas zjazdu książąt piastowskich doszło do najazdu Świętopełka Pomorskiego na łaźnię, w której część z nich przebywała. Podczas ucieczki śmierć poniósł Leszek Biały. Czy podejrzanych o zlecenie napaści może być wielu wśród członków rodziny Piastów? Czy tylko Leszek był celem? Faktem jest, że jego śmierć zamknęła pewną epokę. Był ostatnim księciem krakowskim, który zachował resztki zwierzchnictwa nad pozostałymi Piastami. Żaden z późniejszych książąt, na przykład Konrad Mazowiecki czy wcześniej Władysław Laskonogi, pomimo prób, także zbrojnych, podstępów, porwań, nieczystej gry politycznej, klątw biskupów, nie sięgnął już nigdy po władzę princepsa, tego pierwszego. Dlaczego? Śmierć Leszka Białego przyczyniła się także do usamodzielnienia się Pomorza Gdańskiego. Rozbite i osłabione państwo piastowskie zmagało się w tym czasie z wrogimi sąsiadami. Konrad Mazowiecki, kiedy zawiodły wszelkie próby ochrony granicy mazowiecko-pruskiej, sprowadził krzyżaków na ziemię polskie. Czy dziś będziemy mówić o najbardziej burzliwym okresie tej wojny domowej na przestrzeni blisko 200 lat rozbicia dzielnicowego? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, czy rzeczywiście to najbardziej burzliwy okres walki książąt piastowskich o przywództwo nad innymi na przestrzeni tych blisko 200 lat rozbicia dzielnicowego? Sądząc po losach wymienionego tutaj już Leszka Białego, po tym, że inny z uczestników tego samego spotkania, Henryk Brodatok, ledwie z życiem uszedł, przede wszystkim, że młodszy brat Leszka Białego, Konrad Mazowiecki, zwany od dzielnicy, na której najdłużej panował, wciąż uciekał się do porwań, uwięzień swoich najbliższych krewnych, byle tylko przybliżyć się do upragnionego celu, czyli do władzy w senioralnej stolicy w Krakowie, na Wawelu. Możemy rzeczywiście odpowiedzieć twierdząco na pytanie postawione przez panią redaktor. Takiego, powiedziałbym, zamieszania, ostrej rywalizacji o przodownictwo wśród książąt piastowskich, istotnie zjawiska, które nękają niewątpliwie ziemie piastowskie w latach, o których tutaj mówimy, a więc w pierwszych trzech dekadach wieku XIII. I z kolei w tym okresie, o którym dzisiaj mówimy, w którym koncentruje się panowanie Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego i Władysława Laskonogiego, możemy też wskazać i chwilę porozumienia między książętami i próby realizacji jakiejś wspólnej myśli politycznej, którą można by opisać przynajmniej jako obronę dziedzictwa piastowskiego, nawet jeśli nie nazwiemy tego realizowaniem polskiego interesu narodowego. To byłoby może anachroniczne stwierdzenie, to przecież wszyscy ci ludzie, o których dzisiaj mówimy, byli członkami jednej rodziny, mieli świadomość tego, że ten ród dziedziczy wspólny obowiązek opisany granicami, o jakich czytali lub też słuchali, jeżeli nie umieli czytać, to nie zawsze jest pewne, z kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, już wtedy dostępnej, czy z kroniki anonima zwanego Galem. Wiedzieli, że kiedyś Polska tworzyła jedność. To powtarzali im ich kanclerze, duchowni, którzy potrafili czytać i pisać i przekazywali te tradycje. I to właśnie także napędzało tę walkę o
Kraków, o tę senioralną stolicę, którą wyznaczył ich dziad Bolesław Krzywousty jako miejsce, z którego będzie patrzył z góry na pozostałych książąt ten najstarszy w rodzie. Teraz już wiadomo było, praktycznie rzecz biorąc, od śmierci Mieszka Starego w 1202 roku, ostatniego przy życiu do tego momentu oczywiście z synów Bolesława Krzywoustego, wiadomo było, że już takiego porządku nie będzie senioralnego, że kto pierwszy, ten lepszy, kto skuteczniej zorganizuje koalicję, stworzy siłę zbrojną w oparciu nierzadko także o zewnętrzne czynniki, bardzo często to ruskie wojska sąsiedzkich książąt były przyciągane do tej walki o tron w Krakowie. A więc kto zorganizuje sobie większą siłę, ten będzie rządził w Krakowie, ten będzie tym honorowym, choć nie zawsze honorowymi środkami, władcą wśród piastów najważniejszym. Ja wspomniałam, że Leszek Biały był ostatnim księciem krakowskim, który zachował resztki zwierzchnictwa nad pozostałymi piastami. Ten zwrot resztki zwierzchnictwa jest dobry, a z drugiej strony, że jemu się w ogóle to jeszcze udało. Być może nie był ostatni, bo Henryk Brodaty, o którym będziemy mówili za tydzień, jak również o jego synu Henryku Pobożnym, śląscy książęta z tej najstarszej linii pierworodnego syna Bolesława Krzywoustego, Władysława, zwanego wygnańcem tej linii śląskiej właśnie. Oni w latach 30. XIII wieku, aż do tragicznej śmierci Bolesława Pobożnego w bitwie pod Legnicą z najazdem mongolskim, uzyskają taką istotną przewagę i dominację właściwie nad ziemiami polskimi na kilka lat po śmierci Leszka Białego. Ale istotnie Leszek Biały zyskał autorytet księcia zwierzchniego, naturalnie nie od razu. Przypomnijmy, kiedy umarł jego ojciec Kazimierz Sprawiedliwy, najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego w roku 1194. Leszek Biały był dzieckiem i jego wybór na tron w Krakowie był dowodem przewagi miejscowych, możnych panów. Bo gra toczy się w owym czasie, a więc w wieku XIII, już nie tylko między książętami piastowskimi, ale między nimi, a pochodzącymi spoza dynastii przedstawicielami wybijającej się na znaczenie polityczne grupy możnych, rodów takich jak Toporczycy, Gryfici, Awdańcy, Lisowie. Możemy tutaj wymieniać kolejne rodowe nazwy, które utrwalają się w naszej historii, wchodzą do niej, zapisują swoje herby wtedy właśnie i poszerzają swoje znaczenie coraz istotniej od XIII wieku. Otóż to właśnie przedstawiciele tych możnych rodzin starają się nie dopuścić do tego, ażeby władca wrócił do takiej pozycji, jaką miał w czasach nawet Bolesława Krzywoustego, nie mówiąc o zamierzchłych i niepamiętnych już wtedy czasach Bolesława Chrobrego czy Mieszka. To znaczy, żeby władca nie był absolutny, a żeby władca musiał się podzielić ze społeczeństwem, czyli z możnymi, odpowiedzialnością szanować prawa tychże możnych, a więc społeczeństwa, działać w granicach prawa, to jest także część tej historii walk, jakie toczyły się o kształt Polski w okresie rozbicia dzielnicowego. To właśnie zaczyna się od momentu, kiedy Leszek Biały po śmierci swojego ojca Kazimierza Sprawiedliwego jest brany pod uwagę, jeżeli można tak powiedzieć, na tron w Krakowie, nie dlatego, że sam jest tak wpływowy, bo jest, powtarzam, kilkuletnim chłopcem, ale dlatego, że wspierają go siły owych możnowładców małopolskich i to właśnie Kraków, Małopolska, stanie się głównym ośrodkiem tego ruchu politycznego, oddolnego niejako, niepiastowskiego, który prowadzi ku ideałowi Rzeczpospolitej, a więc wspólnoty politycznej, w której nie jest tylko król, ale jest król czy też książę, władca z dynastii razem z jakąś reprezentacją społeczną musi porozumiewać się. Owa reprezentacja społeczna, na początku to są właśnie ludzie, których można by nazwać oligarchami,
krótko mówiąc, dba o to, ażeby władca nie stał się despotą, nie stał się autokratą. Ta historia jest także bardzo ważnym aspektem wydarzeń, o których powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Leszek Biały usiłował odbudować znaczenie władzy zwierzchniej, współpracując z niektórymi książętami piastowskimi, ale też uzyskiwał wsparcie biskupa krakowskiego od Rowąża. Te relacje były istotne, wzmacniały go także w obliczu pozostałych chętnych do zajęcia jego miejsca. W istocie biskup Iwo Odrowąż to jest ostatni okres panowania Leszka Białego. Wcześniej może przypomnijmy tego bohatera, o którym mówiliśmy w czasie naszej poprzedniej audycji, a więc mistrza Wincentego, biskupa krakowskiego, który przez 10 lat na tej stolicy biskupów krakowskich zasiadał. Wspierał niewątpliwie Leszka Białego, zanim zastąpił go, a więc mistrza Wincentego, człowiek niezwykle wykształcony, z bardzo wpływowej rodziny Odrowążów, wspomniany przez panią redaktor biskup Odrowąż. W istocie na początku już samodzielnej kariery politycznej Leszka Białego, kiedy w roku 1202 po śmierci Mieszka Starego może wrócić na i objąć w pełni tron w Krakowie i niejako spiera się z możnymi krakowskimi o warunki tego powrotu na tron, organizuje on swoją pozycję poprzez porozumienie z innymi młodszymi przedstawicielami dynastii piastowskiej wtedy przeciwko starszym kandydatom do objęcia tronu w Krakowie. To jest swoisty sojusz juniorów przeciw seniorom. Młodsze nieco pokolenie przeciwko starszemu pokoleniu. Owo starsze pokolenie reprezentował inny bohater naszego spotkania, Władysław Laskonogi. Przypomnę, to był ostatni żyjący syn Mieszka III Starego, tego właśnie, który zmarł w 1202 roku, i Laskonogi, nazywany tak oczywiście od swoich długich nóg, wydawał się naturalnym kandydatem do przejęcia władzy po ojcu, ale nie podobał się panom małopolskim, ponieważ reprezentował, tak jak jego ojciec, bardzo taki autokratyczny sposób sprawowania władzy, a też groził Małopolanom tym, że ściągnie im na głowę desant z Wielkopolski, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, to znaczy urzędników możnych z dzielnicy, z którą Władysław Laskonogi był związany, a więc właśnie z Poznania, Kalisza, z Gniezna, z tych ośrodków władzy wielkopolskiej, o które walczył Władysław Laskonogi po swoim ojcu jako o swoją własną dzielnicę. Otóż właśnie Władysław Laskonogi musiał walczyć o tę dzielnicę, o Wielkopolskę, a nie tylko o sam Kraków. Musiał walczyć ze swoim bratankiem, Władysławem Odonicem, synem swojego brata, Odona Mieszkowica. Państwo już na pewno dostali zawrotu głowy od tych wszystkich imion, które kręcą się tutaj jak na karuzeli. Tak, ja mam ołówek w ręku i próbuję notować wszystkie nazwiska, ale rzeczywiście już dostaję obłędu, panie profesorze. Próbuję wobec tego zwolnić tempo tej karuzeli, ale jednak odnaleźć swoje miejsce na niej. Swoje, to znaczy widza, kogoś, kto chce zobaczyć, jak to wyglądało. Ta dynastyczna rozgrywka początku XIII wieku i gdzie się w tym wszystkim mieści historia Polski, bo czy warto się interesować, kto jak się nazywał w tak rozrodzonej dynastii piastowskiej, kto z kim się kłócił i bił, czy coś ważnego z tego wynika? Zatem, panie profesorze, w tym gąszczu licznych gałęzi piastowskiego rodu, jakież wartości, jakież wydarzenia przenosimy do dziejów Polski, bo warto to zrobić? Otóż właśnie wracam teraz do tych kilku nazwisk, które wymieniłem, a raczej imion i przydomków, po ojcu albo po specyficznym wyglądzie lub zachowaniu lub cechach charakteru dodanym, po to byśmy wokół nich zbudowali pewną spójną bardziej opowieść o tych czasach. Otóż juniorzy, a więc Leszek Biały i Władysław Odonic, czyli bratanek Władysława Laskonogiego na terenie Wielkopolski, zmagający się ze swoim stryjem o po prostu ziemię, o jakiś udział w panowaniu nad Wielkopolską. Młodsi, czyli Leszek Biały i Odonic, tworzą jeden obóz, razem oczywiście z bratem Leszka Białego, Konradem Mazowieckim, jeden obóz przeciwko starszakom, jakbyśmy to powiedzieli, czy seniorom, przeciwko Laskonogiemu, a na Śląsku Henrykowi Brodatemu, o którym więcej będziemy mówili za tydzień. Porozumienie to młodszych przeciwko starszym wykorzystuje poparcie możnowładztwa małopolskiego i części możnowładztwa, ale tylko części wielkopolskiego,
oparte ściśle na takim rozumowaniu, jakie przedstawiłem przed chwilą, a więc możni panowie z poszczególnych dzielnic nie chcieli mieć władcy autokraty, władcy, który opiera wolę, żelazną wolę panowania na naturalnym prawie starszego, prawda? Jeżeli popieramy młodszego kogoś, czyje pretensje do tronu są mniej ugruntowane prawnie, to będzie bardziej od nas zależny. W skrócie tak można byłoby ten sposób rozumowania odtworzyć. I drugi czynnik, być może nawet jeszcze ważniejszy, który wzmacniał młodych w tym starciu przeciwko starym, to było poparcie Kościoła. Kościół, podobnie jak możnowładztwo świeckie, chciał państwa, które nie będzie dominowało bezwzględnie nad Kościołem, ale Kościół, krótko mówiąc, chciał wybić się na pewnego rodzaju niepodległość od książąt, od władców. Łatwiej było osiągnąć biskupom lepszy status Kościoła w relacjach z władzą świecką, kiedy władza świecka była słabsza, a więc właśnie z juniorami łatwiej było to osiągnąć. I tak właśnie tworzy się bardziej wyrazista opowieść o tym, co działo się przynajmniej w pierwszych dwóch dekadach wieku XIII. Młodzi przeciwko starszym na ogół. Leszek Biały w ten sposób ugruntowuje swoje panowanie w Krakowie, jako przecież przedstawiciel tego młodszego pokolenia. Wspiera go ciągły buntownik na terenie Wielkopolski Władysław Odonic, który paraliżuje wysiłki Władysława Laskonogiego, kilkanaście, a może nawet 20 lat starszego od Leszka Białego, kandydata do tronu w Krakowie. Gdybyśmy mieli seniorat, tak jak to wymyślił Bolesław Krzywousty w swoim testamencie, czyli zawsze panowałby w Krakowie najstarszy w rodzie Piastów, no to oczywiście Władysław Laskonogi byłby naturalnym tutaj kandydatem do tronu w Krakowie. Przepraszam bardzo Państwa, że jeszcze dorzucę taką komplikację, ale Władysław Laskonogi, chociaż należał niewątpliwie do seniorów, nie był najstarszy. Był jeszcze oprócz niego starszy książę, najstarszy w tym momencie w rodzie piastowskim, Mieszko Plątonogi. I teraz już to splątanie pewnie u Państwa w głowie, a nie tylko w nogach występuje. Ale w książę opolskim Mieszko Plątonogi rzeczywiście był legalnie seniorem i to jemu się należało panowanie w Krakowie i nawet na moment, na kilka miesięcy udało mu się objąć to panowanie w latach 1210-1211. Ale był to tak krótki czas, że nikt już nie pamięta to wybaczy, tego, że nie trafił do pocztu Matejkowskiego i niech mi Mieszko Plątonogi wybaczy, do naszego radiowego pocztu też nie trafia przez tych kilka miesięcy swojego nieodznaczającego się niczym panowania w Krakowie. A więc pozostaje Władysław Laskonogi, ten z Wielkopolski, władca, który walczy ze swoim bratankiem Odonicem o swoją dzielnicę i wciąż podkopuje, stara się podkopać Leszka Białego, połączonego oczywiście także więzami rodzinnym ze swoim młodszym bratem Konradem Mazowieckim, w ich panowaniu nad wschodnią połową Polski, a w szczególności nad Krakowem. Nie wiem, czy któryś z narodów może się pochwalić tak splątanymi dziejami w jakimś okresie swego istnienia, jak my w okresie prawie 200 lat rozbicia dzielnicowego. Oto tutaj rzeczywiście warto może to wyjaśnić, że stopień skomplikowania tych relacji na terenie dziedzictwa piastowskiego był nieporównanie mniejszy niż to, co działo się na Rusi, niż to, co działo się w Niemczech, niż to, co działo się w Italii, niż to, co działo się we Francji. W Czechach sytuacja jest może o włos mniej skomplikowana, tam jest silniejsza władza królewska, wprowadzona właśnie w XIII wieku. Na Węgrzech także akurat ta władza królewska stabilizuje się wyraźniej i to czyni z Czech i Węgier prawdziwe mocarstwa środkowoeuropejskie w wieku XIII. Natomiast zupełnie traci znaczenie jako geopolityczny rywal czy zagrożenie dla Polski Ruś. Ruś jest rozbita na kilkadziesiąt po prostu różnych księstw zmieniających wciąż swoje granice, walczących o przewodnictwo w całym systemie ruskiej władzy. Podobnie w Niemczech przecież, choć istnieje formalnie król, choć istnieje cesarz zarazem, to jednak Królestwo Niemieckie jest podzielone na tyle właściwie niezależnych ośrodków politycznych. Czasem to są arcybiskupstwa, czasem marchie, czasem księstwa. Też nigdy Niemcy już nie występują w XIII wieku jako cała siła przeciwko Polsce. I to jest efekt rozbicia struktur politycznych niemieckich na bardzo wiele różnych ośrodków, pomimo zachowania tej
zwierzchniej siły, jaką tworzy formalnie król niemiecki, zazwyczaj koronujący się także na cesarza. A więc nie, wcale nie było u nas tak źle. Nie jest tak, że Polacy tylko kłócą się między sobą, czy Piastowie kłócą się między sobą. Pod tym względem historia Polski wieku XIII jest mniej brutalna od średniej europejskiej i mniej kłótliwa od średniej europejskiej wieku XIII. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Jedynki Polskiego Radia. Historia żywa. Panie profesorze, od czasu do czasu w tej skłóconej dużej rodzinie piastowskiej odbywały się zjazdy książąt. Można by zażartować, że mogli się wtedy policzyć, ale jaką rolę odgrywały te zjazdy w tak skłóconej rodzinie? Przybliżam się do Gąsawy, do zjazdu w Gąsawie, no i do tej tragicznej, krwawej łaźni. Czy znamy powód zwołania akurat tego zjazdu w Gąsawie i zleceniodawcę zabójstwa, może zabójstw, bo może nie tylko Leszek Biały był tym obiektem, na który polowano. Najpierw zdanie o zjazdach. Rzeczywiście odbywały się one dość często. Często także ich inicjatorem był Kościół, który odgrywał ogromnie ważną rolę jednoczącą wtedy ziemię polskie, no bo instytucja struktury kościelnej z arcybiskupstwem gnieźnieńskim jednoczyła wszystkie ziemie piastowskie. A więc Kościół organizuje wiele zjazdów między książętami, nie tylko po to, żeby realizować reformy kościelne i nie tylko po to, żeby uzyskać przywileje od książąt, bo to był oczywiście bardzo ważny motyw tych zjazdów organizowanych przez Kościół w tych pierwszych dwóch dekadach wieku XIII, ale także po to, żeby stworzyć forum jakiegoś porozumienia między piastami, żeby nie zapomnieli owi książęta o tym, że są jedną rodziną i że zobowiązuje ich jedno dziedzictwo. W czasach Leszka Białego było to jeszcze możliwe, bo trzeba przypomnieć jako punkt drugi odpowiedzi na pytanie pani redaktor. Leszek Biały od roku 1211, kiedy po tym bardzo króciutkim panowaniu Mieszka Plątonogiego na Wawelu wrócił do Krakowa i już od tej pory pozostawał na tronie krakowskim nieprzerwanie aż do śmierci, a więc 1227 roku. Leszek Biały był już dorosłym człowiekiem, 20-paroletnim, człowiekiem, który miał już duże doświadczenie polityczne i militarne w rozmaitych konfliktach i rozgrywkach politycznych i który stworzył program polityki wschodniej. To jest coś bardzo ważnego. To nie był jakiś lubiący piwo grubas, który pogrążał się w swoich rozrywkach. Skąd takie określenie, kiedy papież organizował kolejną, piątą krucjatę, mającą uwolnić Ziemię Świętą od panowania Saracenów, wysłał list do Leszka, księcia zwierzchniego Polski, księcia krakowskiego, w którym właściwie sam papież napisał, że dochodzą do niego słuchy, że Leszek, człowiek dużej tuszy, na tyle zasmakował w piwie, że stało się to jego drugą naturą i nie może się bez niego obejść, a zatem nie może jechać do Ziemi Świętej, bo tam piwa nie znają, a więc nie przeżyje takiej krucjaty biedny nasz książę krakowski. A jednocześnie w tym samym liście odtwarza papież, i to jest coś niezwykle cennego, wizję innej krucjaty, innej misji dla księcia krakowskiego. Misji bliższej, związanej z Prusami, pogańskim ludem, który wciąż najeżdżał Mazowsze, Kujawy, ziemię lubelską, po części także Pomorze Gdańskie. To w kierunku Prus i ziemi Jadźwingów powinna się kierować ta misja chrześcijańska z Polski wychodząca, bo to jest naturalny, bliższy kierunek. Tyle tylko, że papież zauważa, że ta polska idea misyjna, jaka może tam być realizowana, nie musi być realizowana z mieczem w ręku. Na tym polega oryginalność polskiej misji, jaką przypisuje papież Leszkowi Białemu. A mianowicie papież mówi, że książę krakowski chce zorganizować sposób nawracania Prusów na chrześcijaństwo przez handel, przez zorganizowanie na ziemi pruskiej ośrodka handlowego,
który przekonałby nie przemocą, ale argumentem być może wspartym interesem ekonomicznym do wchodzenia w krąg chrześcijaństwa. I to jest rzeczywiście piękna perspektywa. Pewnie nowum, panie profesorze, nowum, jeżeli chodzi o chrystianizację w ówczesnej Europie, organizowanie przygranicznych targów. To byłoby nowum. Okazało się, że ta piękna, szczytna idea nie jest łatwa w realizacji. Prusowie najeżdżali wciąż ziemię dynastii piastowskiej, północne i wschodnie. Zaczynają się najazdy litewskie plemienia pogańskiego. Do Brześcia dochodzi pierwszy najazd litewski w 1206 roku, a Brześć był wtedy opanowany przez Leszka Białego, księcia krakowskiego. Te wszystkie najazdy pokazują, że żeby zacząć przekonywać do chrześcijaństwa, trzeba było niestety jednak najpierw wyrąbać sobie drogę do Prus, bo Prusowie czy Litwini nie mieli czym handlować. Żyli z łupieży, a nie z handlu. To był ich sposób na życie i to właśnie stało się swego rodzaju przekleństwem i wyzwaniem jednocześnie dla panowania Leszka Białego, bo on rozumiał ten problem. Trzeba jakoś zorganizować obronę przed tymi najazdami, by zmusić przez taki wysiłek militarny Prusów, Jadźwingów do tego, ażeby ci zaprzestali najazdów. Wtedy może zainteresowaliby się pracą, wymianą ekonomiczną, czymś, co umożliwiłoby realizację owego projektu pięknego opisanego w liście papieża do Leszka Białego. To było bardzo trudne, a Leszek Biały starał się to robić programem konsekwentnie realizowanym. Najpierw chodziło mu o to, ażeby na całej ścianie wschodniej, którą kontrolował wspólnie z bratem Konradem Mazowieckim osadzonym na Mazowszu, no a w Krakowie i w centrum Polski panował Leszek Biały. Otóż wspólnie i zgodnie działający Leszek z Konradem, trzymając ten wschodni kawał Polski, połowę można powiedzieć dzisiejszej Polski, starali się o to, ażeby na wschód od ziem polskich usadowić sprzyjających sobie, czyli sprzyjających Polsce, książąt ruskich. I wciąż stamtąd, tam właśnie, czyli do Włodzimierza na Wołyniu, do Halicza, stolicy księstwa halickiego, szły interwencje Leszka Białego, by osadzać tam sprzyjających Polsce książąt. Po to także, ażeby nie groziła jakaś współpraca między nimi, między ruskimi sąsiadami, a tymi najeźdźcami z północy, poganami. Nie zawsze te interwencje były skuteczne, ale program był jasny. Opanować sytuację na wschodniej granicy, poszerzać tam polskie czy piastowskie nawet wpływy, poradzić sobie z problemem pruskim. Niestety nie było to łatwe, mimo że pociągało za sobą czasem nawet współpracę wszystkich książąt piastowskich, albo prawie wszystkich. Do wielkiej wyprawy na Prusów udało się zmobilizować Leszkowi Białemu i Konradowi Mazowieckiemu wsparcie Henryka Brodatego, potężnego księcia. Władysława Laskonogiego także. Tak, Władysława Laskonogiego, a więc widać, że przebłyskiwała w rodzie piastowskim świadomość, że są wspólne problemy dla całego dziedzictwa piastowskiego, że trzeba je rozwiązywać razem. Ale kierownikiem, organizatorem tego wysiłku był uznany za honorowego niejako prezesa, jakbyśmy mogli tak powiedzieć, czy zwierzchniego księcia w tym rodzie piastowskim, Leszek Biały. To właśnie Leszek Biały w 1227 roku zwołał zjazd książąt polskich do Gąsawy i jednym z tematów miały być problemy granicy z Prusami. Ten zjazd miał rozstrzygnąć, co dalej? Tak, bo przypomnijmy to, o czym pani redaktor wspomniała na samym początku naszej audycji, że przecież rok wcześniej, a więc w roku 1226, zaczynają się rozmowy, rokowania księcia Konrada Mazowieckiego, młodszego brata i współpracownika Leszka Białego. Konrad Mazowiecki najbardziej narażony był na ten problem pruski, bo tam bezpośrednio graniczył. Zaczął rozmawiać poprzez Henryka Brodatego z krzyżakami, z zakonem utworzonym w Ziemi Świętej przez rycerzy niemieckich, po to, by ci zawodowi rycerze pomogli niejako radzić sobie z tym problemem pogańskich najazdów od północy. Taka desperacka decyzja pojawia się w momencie, kiedy nie udało się, pomimo zjednoczonego wysiłku książąt piastowskich w 1223 roku,
ta akcja miała osłonić przynajmniej defensywnie Mazowsze, Pujawy, jak również Pomorze Gdańskie od najazdów pruskich. Utworzono straże, czyli taki system obronny punktów umocnionych, które miały pilnować przed kolejnymi najazdami od strony Prusów. Cóż z tego, skoro wskutek porywczości Konrada Mazowieckiego, który rzeczywiście był człowiekiem brutalnym w postępowaniu nie tylko z rodziną, także ze swoimi poddanymi, rozprawił się z najbardziej utalentowanym ze swoich wojewodów, Krystynem. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo jaki był powód, ale kazał go stracić, pozbawiony w ten sposób oparcia nie tylko w wybitnym dowódcy, ale także zapewne w całym rodzie straconego Krystyna. Konrad Mazowiecki skutecznie już nie potrafił się bronić przed kolejnymi nękającymi najazdami od północy i wtedy właśnie zaczyna myśleć o tym, a może by tych Krzyżaków, którzy zostali wypędzeni nie tylko z Ziemi Świętej, ale również z Węgier, gdzie na pograniczu południowo-wschodnim, gdzie Królestwo Węgier nawiedzali stepowi pogańscy najeźdźcy, tak zwani kumanowie czy połowcy. Na chwilę tam Krzyżacy zdobyli przyczółek, ale zostali wypędzeni przez króla węgierskiego Andrzeja, kiedy władca ten zorientował się szybko, że Krzyżacy bynajmniej nie chcą tylko dla idei nawracać pogan, ale chcą usadowić się na terenie Królestwa Węgierskiego i zacząć tworzyć własne państwo ze szkodą dla interesów władztwa Arpadów. Zwłaszcza, że dysponują siłą zbrojną, walczą nie tylko słowem, ale mieczem przede wszystkim. Siła zbrojna to było jedno, oczywiście król węgierski miał nieporównanie większą siłę zbrojną i dlatego udało mu się wypędzić Krzyżaków. Ale ważniejsze było coś jeszcze innego, a mianowicie Krzyżacy byli znakomicie osadzeni w strukturach władzy zarówno świeckiej, jak i duchownej ówczesnej Europy. Zwłaszcza ówczesny wielki mistrz Hermann von Salza był doskonale zorientowany w układach władzy w stolicy papieskiej. Miał bardzo duży wpływ na kurię w Rzymie, jak również doskonałe stosunki jednocześnie potrafił utrzymywać z cesarzem niemieckim Fryderykiem II z dynastii Hohenstaufów. A więc znakomita infrastruktura finansowa, dyplomatyczna i wojskowa razem czyniła z zakonu krzyżackiego niebezpiecznego sojusznika. Krzyżacy bardzo chętnie rozglądali się za kolejną misją. Konrad Mazowiecki wspólnie z Henrykiem Brodatym poszukali kontaktów z Krzyżakami, po to, by ci zajęli się właśnie ową rolą strażników polskiego pogranicza. Te rozmowy są w 1226 roku i są one dowodem, jeszcze raz to powtórzmy, na bezsilność polskich książąt w starciu z problemem pruskim, problemem najazdów pogańskich spadających od północnego wschodu na Polskę. I właśnie tym, co miało rozwiązać ten problem, była kolejna narada, zjazd książąt dzielnicowych w Gąsawie koło Żnina, na który przybyli Leszek Biały, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki, Władysław Laskonogi, kiedy okazało się wtedy, że przeciwko współpracy książąt w słusznej sprawie łączącej interesy całej dziedziny piastowskiej wystąpili z jednej strony książę gdański Świętopełk, on nie należał do dynastii piastowskiej, Pomorze Gdańskie usamodzielniło się częściowo, nie całkowicie, a Leszek Biały starał się przypomnieć tym zarządcom Pomorza Gdańskiego, że jednak podlegają piastowskiej władzy. I Świętopełk postanowił zapobiec umocnieniu piastowskiej władzy na północy. Zjazd w Gąsawie właśnie to zapowiadał, takie umocnienie, zjednoczenie sił piastowskich. I porozumiał się z tym wspominanym już przez nas Władysławem Odonicem, wiecznym buntownikiem przeciwko Władysławowi Laskonogiemu. I to właśnie najprawdopodobniej ludzie Świętopełka, być może w zmowie z Władysławem Odonicem, który chciał obalić Laskonogiego, dokonali tego napadu na wypoczywających w trakcie rozmów książąt. Tragicznej, krwawej łaźni. Tak, Leszek Biały zdołał wskoczyć na konia, ale doścignięty przez zawodowych morderców został zabity pod Gąsawą. Natomiast Henryk Brodaty został osłonięty własnym ciałem przez jednego z przybocznych rycerzy, peregryna z Wissenburga. Otrzymał tyle ciosów ów nieszczęsny rycerz, że naturalnie zmarł na miejscu, ale wydawało się napastnikom, że również Henryk Brodaty nie żyje i dlatego zostawili go. I dzięki temu Henryk Brodaty, choć bardzo ciężko ranny, ocalał. Rzecz ciekawa, po tym zamachu nikt nie ścigał winnych. Przygnębiające, dokonała się oczywista zbrodnia. Właściwie nikt nie miał wątpliwości, kto stoi za tą zbrodnią. Świętopełk i Odonic. I nic się nie dzieje.
każdy pewnie miał nadzieję albo pewność, że zyskał na tym tragicznym wydarzeniu. Pani redaktor, niestety powiedziałbym, w tym przypadku trafiła w sedno. Cóż, książę umarł, niech żyje książę, tylko pytanie, który piast księciem, Konrad Mazowiecki, zamiast mścić się za śmierć brata, rusza do walki o Kraków. Ale to właśnie Władysław Laskonogi, choć z tej starszej grupy przeciwników juniorów, podpisał kilka lat wcześniej z Leszkiem Białym umowę, na podstawie której, gdyby któryś z nich zmarł, to ten przejmuje dzielnicę i opiekę nad małoletnimi dziećmi. To właśnie umocniło pozycję Władysława Laskonogiego w tej rozgrywce po śmierci Leszka Białego o tron krakowski. Tyle tylko, że Konrad Mazowiecki nie rezygnował. I to najbardziej brutalnymi metodami. Porywając Henryka Brodatego jako sojusznika Władysława Laskonogiego, więżąc go u siebie, skąd Henryk Brodaty został uwolniony raz w 1228 roku przez wstawiennictwo swojej żony, Jadwigi, późniejszej świętej, Jadwigi Śląskiej. I Henryk Brodaty nie walczy o Kraków dlatego, że wyprawia się bronić zachodniej granicy. Otóż to właśnie sprawiło, że ostatecznie walka o Kraków będzie rozgrywała się w tych latach po śmierci Leszka Białego między Władysławem Laskonogim a Konradem Mazowieckim. Walka to była okrutna, panie profesorze. Przypomnijmy, że Leszek Biały zostawił po sobie maleńkiego dziedzica Bolesława, który później będzie nosił przydomek Wstydliwy. A więc był także i taki kandydat do tronu w Krakowie i bardzo zainteresowana utrzymaniem tej kandydatury matka Bolesława, wdowa po Leszku Białym, Grzymisława. Tę parę z kolei porwał Konrad Mazowiecki w 1233 roku, chcąc usunąć i tę przeszkodę z drogi do Krakowa. Z uwięzienia odbił ich w brawurowej akcji, no prawie jak z filmu gangsterskiego, jeden ze sprzyjających małoletniemu Bolesławowi Wstydliwemu możnych, Klemens z Ruszczy z rodu Gryfitów. To był rok 1233. Te walki trwają właściwie aż do śmierci kolejnych jej uczestników. W 1227 roku wypadł z niej zamordowany, walki o Kraków oczywiście, wypadł z niej zamordowany w Gąsawie Leszek Biały. Henryk Brodaty, najmądrzejszy, najbardziej dalekowzroczny z ówczesnych książąt piastowskich, będzie w tej grze także aż do swojej śmierci w roku 1238, kiedy opanuje nawet wcześniej, kilka lat przed śmiercią, władzę w Krakowie i zjednoczy większość ziem polskich pod swoim panowaniem, zostawiając to dziedzictwo swojemu synowi Henrykowi Pobożnemu. Wcześniej umrze Władysław Laskonogi w 1231 roku. Bardzo dziękuję za przypomnienie tej postaci, o której niewiele mówimy, bo na niewiele zasługuje. Władysław Laskonogi był władcą nieudacznikiem. Nie potrafił wykazać się żadnymi sukcesami militarnymi. Przegrywał wciąż nie tylko w starciach ze swoim bratankiem Władysławem Odonicem, ale przegrywał także, co ważniejsze, w pełnieniu swoich obowiązków obrońcy północno-zachodnich kresów polskich. Tracił Lubusz, kluczowy gród na zachodnim brzegu Odry, i za każdym razem musiał go odzyskiwać dla dziedzictwa piastowskiego Henryk Brodaty. A przede wszystkim, no cóż, cieniem rzucając się na całe jego panowanie i to oskarżenie, które znajdujemy w kronice cysterskiej współczesnej Władysławowi Laskonogiemu, opisującej jego śmierć. Stary już ponad 60-letni książę, uganiając się za młodą mieszczką niemiecką, został w czasie próby gwałtu dźgnięty przez nią nożem i tak w haniebnej zupełnie sytuacji zszedł z tego świata dziedzic Mieszka Starego, wnuk Bolesława Krzywoustego. Pozostaje wtedy w grze wspomniany już przez nas Henryk Brodaty, o którym będziemy mówili za tydzień, i wciąż cierpliwie czekający na swoją szansę, a raczej niecierpliwie wciąż dobijający się tej szansy niegodnymi także środkami, Konrad Mazowiecki. I on doczeka się tej szansy, kiedy Mongołowie rozbiją państwo Henryków Śląskich w 1241 roku swoim najazdem. I wtedy wreszcie wydawało się, że sen Konrada Mazowieckiego w Krakowie się ziści. Ale despotyczny, gwałtowny charakter Konrada Mazowieckiego sprawi, że nie spotka się on z poparciem możnych w Krakowie i ostatecznie, schodząc z tego świata w roku 1247, 109 lat po swoim dziadku Bolesławie Krzywoustym, będzie mógł oglądać Kraków tylko z nieodległych od Wawelu, ale nie potrafiących sięgnąć samej stolicy, samej katedry, w której można
niejako uwieńczyć skroń tym symbolem władzy nad całą Polską, tyńcu i w grodzie zbudowanym na terenie krakowskiego zwierzyńca. Był blisko, bardzo blisko Krakowa, Konrad Mazowiecki, ale zdobyć go nie potrafił. W międzyczasie na terenie jego władztwa na Mazowszu, a właściwie na Kujawach, na ziemi dobrzyńskiej, michałowskiej, chełmińskiej zaczyna się usadawiać zakon krzyżacki. Była to audycja Historia Żywa. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak, od kilku dni laureat tegorocznej Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Słowo. Jutro spotkamy się ponownie z profesorem Andrzejem Nowakiem, ale tym razem wyjątkowo w audycji Eureka, aby odkryć, czy może przypomnieć znaczenie, siłę słowa we współczesnym świecie. Dorota Truszczak, zapraszam jutro po godzinie 19:00.